uzyskaliśmy środki na dwie ważne rzeczy, to mianowicie 58 tysięcy złotych pozyskaliśmy na modernizację, na remonty dróg gminnych. Wtedy to środkiem do 15 listopada bieżącego roku musimy wydatkować na remonty dróg na terenie wiejskim, ale pozyskaliśmy dużą dotację. Ten wniosek został opracowany siłami własnymi pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Pozyskaliśmy dotację prawie 600 tysięcy złotych, która zostaje przeznaczona na remont hali widowiskowo-sportowej. Wartość tego zadania inwestycyjnego to kwota 1 200 000. Pozyskaliśmy 50%. Mówię za okrągłem 1 200 000. Pozyskaliśmy dokładnie połowę wymaganych środków, czyli pozyskaliśmy maksymalną dotację, która zostanie w tym roku i w roku przyszłym, bo inwestycja zostanie zrealizowana w 2 latach, przeznaczona na modernizację hali widowiskowo-sportowej, hali, która, przypomnę Państwu i mieszkańcom naszego miasta, rozpoczęła swoją działalność od listopada 1999 roku, czyli jeszcze w poprzednim wieku, jakby można powiedzieć, wymagała na modernizacji. Będą prowadzone prace termomodernizacyjne związane z dachem, z elewacją, jak odmówiona zostanie elewacja zewnętrzna, poprzez poprawione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne i szereg innych rzeczy, które są, których remontu, naprawy, modernizacji ten obiekt wymaga. Prace rozpoczną się jeszcze jesienią bieżącego roku i będą kontynuowane w roku następnym. Cieszę się z tego, że w tej części miasta, którą jak Państwo też obserwujecie i wiecie, no to jest zbudowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych droga ulica Walk Młodych, odzyska swoją świetność hala widowiskowo-sportowa, przy nowej drodze odzyska swoją świetność hala widowiskowo-sportowa. Dzisiejsze nasze poranne jest precyzje spotkanie ze panem naczelnym, z panem skarbnikiem, z panem naczelnikiem udziału inwestycji zaowocowały tym, że będziemy kontynuować drugi etap modernizacji kina, tak żeby maksymalnie dużo spraw rzeczy wykonać w kępińskim kinie, żeby w tym roku, zgodnie z moją zapowiedzią, odbył się pierwszy seans, żeby kino rozpoczęło swoją normalną działalność. W tej części nas kilka została na tylko 6 lat, czyli modernizacja zewnętrzna, która też została zrealizowana w przyszłym i cała ta część, te budynki miejskie, by zyskały blask, swoją świetność. Budynek miejski w tym sensie, że hala widowiskowo-sportowa, a budynek kina, budynek miasta będzie użytkowany. Cieszę się bardzo z tego, tu na Pani Naczelnik gratulacje i podziękowania dla mnie, dla całego zespołu, który przygotował ten wniosek i pozyskaliśmy dużo dotacji. Mówimy o dotacjach pozyskanych, nie chcemy mówić o tym, co piszemy, tylko o tym, na co pozyskamy.